życiu świętego Piotra z 1195 roku, Hamburg. Tutaj mamy kościół świętego Jakuba, też z tego okresu. Jesteśmy w centrum świata. W centrum świata, gdzie na wygnaniu umarł święty papież Benedykt V. To jest właśnie to miejsce, gdzie Karol Wielki postawił pierwszy kościół do nawrócenia pogańskich Sasów 15 sierpnia 810 roku. Idziemy drogą świętych. Byli tutaj polscy królowie. Był Jan Kazimierz, rówieśnik króla Danii Fryderyka III, który zgodził się na kościół katolicki, dlatego że tu w Hamburgu była najwcześniej reformacja, którą zaczęli 12 lutego 1529 roku w kościele świętego Mikołaja, ufundowanym przez Adolfa III Schauenburga, syna Adolfa II, założyciela Lübeck. W 1742 roku we Frankfurcie nad Menem doszło do koronacji w tysiąclecie synodu biskupa Bonifacego. Doszło do koronacji 50. cesarza Karola VII jako króla Niemiec. Koronował go jego brat. Jego brat, arcybiskup Clemens August. Oboje urodzeni w Brukseli. Byli to wnukowie króla Jana III Sobieskiego, który był tutaj w Hamburgu razem ze swoim bratem Markiem w 1646 roku. Jak został wybrany cesarzem Karol VII, były wielkie uroczystości w Hamburgu w 5 kościołach. Tedeum Telemana. Jak umierał, jak zmarł 20 stycznia 1745 roku w Monachium, wnuk Sobieskiego, w 5 kościołach było tutaj rekwiem w oczekiwaniu na światło. Właśnie potrzebujemy światła. Dzisiaj jest piękne światło. Mamy tutaj Licajt, władców świata. Dom się nazywa Helmut Schmidthaus. Człowieka, który urodził się w Hamburgu, na Barmbeku. Tam, gdzie wcześniej się urodził przestępca, zbrodniarz Bruno Stöckebacher. Bruno Stöckebacher urodził się 7 lutego w 1902 roku, kiedy w Polsce urodził się ksiądz Jałbrzykowski, bratanek arcybiskupa. W dniu jego urodzin się urodził, 7 lutego. Arcybiskup urodził się 7 lutego 1876 roku. Ten przestępca, Bruno Stöckebacher, wczoraj była rocznica, 44. rocznica jego śmierci. 28 października 1977 roku. Wtedy już
kanclerzem Niemiec, był senatorem. Był Helmut Schmidt, kanclerz Niemiec od 16 maja 1974 roku. Także to jest największy przestępca świata, organizator stanu wojennego. Od razu potem pojechał do Oświęcimia, do Auschwitz w 1977 roku.